Witajcie. Z tej strony znowu zły ja. Gwiazdny Klucz zwany Starkejem. Czym Starkej zwany Gwiazdnym Kluczem. Mniejsza o to. Gramy w Sekiro. I tym razem na krótko. Ale nie dlatego, że czasu brakuje czy coś, tylko to mam taki malutki bonusik. Otóż nareszcie wymyśliłem, gdzie może być dojście do tamtego miejsca, o którym ostatnio tak mordziłem. Nie. Nie wierzę. Ja normalnie nie umiem w to grać. No. Hyc i... no... czy wy to widzicie? Chcę wam zrobić krótki bonus, w którym będę karmił rybki. A zamiast tego robię... koncert... lam. No, czy wy to widzicie? Ja próbuję tam doskoczyć, bo ja mam przeczucie, że tam da się doskoczyć, no ale nie, gra mi nie pomoże. Dobra, chyba że zbieg może. Bo w biegu chyba bym miał lepszy skok. No, miałeś skoczyć! No nareszcie. Dobra. Więc mówiąc wprost, nawet nie wiem, co mnie tam czeka. Wiem tylko, że... no podejrzewam, że będzie dało się tutaj dojść i się okazało, że się... dobra. Więc... tutaj? Tak. Nawet nie wiem, czego się spodziewać, jak już mówiłem. Lepiej wyciszę telefon, bo już słyszę, że chyba ktoś coś tam mi pisał. Tak. Dobra, już załatwione, będziemy się przejmować. Więc tak, prawdopodobnie już zepsułem, bo spadnę tutaj. Chociaż, czy ja wiem, czy zepsułem. Może jest jeszcze jakiś sposób na to, żeby tam wrócić. Ale na razie tylko muszę zobaczyć co i jak tutaj. Wow. Inaczej tego nie mogłem określić, poza wow. Po prostu... był tak dobrze ukryte... żeby... może nie znalazłem tego co chciałem, ale jakiś boss fight. W sumie tak się zapowiada. Więc zanim pójdę do tego boss fighta, to... no, cukiereczek. Chociaż... nie, no, przy bossach nie ma tego... posążku. A więc może... i może jednak dotarłem tam, gdzie miałem dotrzeć. Dobra. Okej, to jest NPC. Albo boss, który udaje NPC. To. Szlachetna ryba. No, nie widać, że za dużo nie gada. Ale trochę gada. Okej. Okay. Te. Chyba właśnie znalazłem to miejsce, o którym opowiadam wam, że wiem, że istnieje, ale nie wiem gdzie. No dobra. Nawet nie wiem, co mam więcej mówić na ten temat. Poza tym, że okej, chyba mam już to, co chciałem. Te. Czyli, że coś mam zadzwonić? Aha. I teraz przypływa ryba. Wybierz niezwykle cenną przynętę, czy cenny? Dobra, wiecie co, niezwykle cenna, słyszałem, że jest coś ze mnie tak, więc cenna przynęta. To chyba nie tyle naprawdę z dzisiejszego odcinka. Tylko tyle co, to po prostu będę zbierał wszystkie te przynęty i karmę ryby. I swoją drogą niezwykle cenny nie będę rzucał, dopóki nie będę pewności, że już dostałem wszystkie bonusy za cenną przynętę. Wiem, że to jest dużo. Nie wiem dużo, ale nie wiem co i jak. I teraz z tego co mi się wydaje, ta ryba powinna nas uwielbiać. Szczęśliwy, szczęśliwy. Nie no, mi się wydaje, że on jest jakiś zahipnotyzowany. Mhm. A nawet więcej niż zahipnotyzowany, jakiś tak po prostu... wow. Cztery łuski. Dobra, teraz tym bardziej już nie chcę używać cennej, tej niezwykle cennej przynęty, dopóki nie dostanę wszystkich możliwych nagród. Oczywiście zapsułem, jak zwykle.
tutaj nic jeszcze nie przyda. Ponoć te łuski jeszcze się przydadzą. I tutaj to są tylko plotki, o których nic nie wiem. Wiem tylko, że niby jeszcze to nie koniec. Ja, jak to niełatwiej nazwać, no... towarów łuskowych. Ale da się takie nazwać. Ale dobra. Zrobiłem, co miałem zrobić, ale jeszcze jest czas. Antenowy, niezużyty. Więc, żeby nie było super króciutko, tylko 5 minut, to... mogę pomyśleć jeszcze o tym, żeby tutaj trochę pozwiedzać to miejsce. Super, kolejny pies. Cukierki. Tylko, wiecie co jest najgorsze? Dalej nie wiem, jak pokonać tą rybę. Wiem, że da się ją pokonać, ale jak to? Nie mam pomysłu. Dopiero zauważyłem, że te psy mają obroże. Znaczy, może nie wszystkie, ale na pewno części mają obroże. Dobra. Tak więc, nie wiem, co jeszcze tutaj może pozwiedzać. Ale coś na pewno jeszcze tu jest ukryte. Tak więc, dajcie może chwilkę, ja spróbuję poszukać. Jeśli nie, to po prostu, no nie wiem, nawet możemy pozwiedzać lokacje, które się teraz znowu pozmieniały. Tak w ramach odcinka, żeby był trochę dłuższy, no a póki co, jak mówiłem, przerwa króciutka. Dobra, wiecie co, no przyznam się niestety, jako że chcę ukończyć Sekiro jak najprzyjemniej, najlepiej w ogóle, jak najwięcej achievementów mieć i takie tam inne rzeczy, no sprawdziłem różne takie sekrety tej lokacji w internecie. Nie jestem z tego powodu szczególnie dumny, ale no... nie domyślił mi się tego, co odkryłem. Zaraz wam to zresztą też pokażę, tylko... niezmiennie chcę z tym walczyć, bo wiecie, zawsze trochę gotówki. Smutne trochę to prawie stuwa, patrząc na to, ile kosztują wszystkie rzeczy, które można zrobić, a chcę zdobyć większość narzędzi też już do ostatecznej bitwy. No to rozumiecie. Ta stuwa po stuwie i będzie coraz więcej i coraz lepiej. Jeszcze do stuwy to temu jeszcze daleko, tam na 86 lat. Chociaż nie zmienia to faktu, że po prostu... jak warto zbierać. No. I wiecie co? Nie wiem, co więcej wam mam mówić. Poza tym, że... jak dla mnie to jest teraz delikatny, można powiedzieć, minus to, co odkryłem. Też jeśli człowiek się przyjrzy, to faktycznie widać tam coś. Ale dobra. Nie. Nie wiem, jak tam doskoczyć. Wiem tylko, że tam coś jest. Chociaż dobra, nawet w sumie... niestety... zauważyłem napis, co to jest. Ale poza tym nic. Dziwne. Mikro mi się zaczął nagle. Dobra. Nie wiem, czemu naprawdę wygląda, jakby mikrofon miał mi się zacząć. I jakieś dziwne odgłosy odbierać. Mam nadzieję, że to znowu nie jest jakieś pseudo CB radio. Okej, już chyba w porządku. No właśnie. I mam odpowiedź, na co nam więcej łusek. Ciekawe, czy tutaj coś jeszcze. A, to co miejsce? Nawet nie sprawdzam dokładnie, gdzie to prowadzi. A proszę, proszę. Jezu, się domownicy wołają. Dajcie chwilę. Dobra, wróciłem już. I teraz chyba zrobimy to, co interesuje najbardziej wszystkich. No. Czyli w sumie to samo, co było, tylko że... lewa część maski. Miałem rację, bo to będą trzy. No ale... ej, to tutaj strasznie dużo tych... tych rzeczy musi być. Wiecie co, nie wiem. Napiszcie może, od czego powinienem zacząć, ja w tym czasie, no, zostawię go po prostu. Bo w sumie sam nie wiem, co o tym myśleć.
Może spróbuję wspiąć jeszcze gdzieś tutaj, zobaczyć co i jak. Chociaż wątpię, żeby cokolwiek było. No tu nie, ale przynajmniej zauważyłem, że jeszcze jest gdzieś gniazdo, w nim prawdopodobnie gotówka. No dobra. Po co to piłem? Nieważne, wracamy do świątyni. Może zamontujemy jakieś narzędzie nowe. Jeśli nie, to... Nie, jakoś mam 10 minut, jeszcze tak z 10 mogę połazić i poszukać czegoś. W sumie teraz to już mnie straszy, nawet gdybym miał 40 minut spędzić, nieco co kiedyś, ale... Dobra. Pierwsza sprawa, tam pamiętam, że jest cały kunai jakiś widmowy, nie wiem czemu. Tylko, że on był strasznie drogi, 4500, więc... No powiem szczerze, nope. Jeszcze nie teraz. A też już lada moment, dobra. U niego było coś wartego uwagi. No tutaj takie informacje, ale nie, nie. No bo najprościej można powiedzieć, że... Trochę smoczej krwi jest, więc jeśli bym miał smoczy mur, to można tego użyć, ale nie. Nieszczególnie. Natomiast tutaj mamy właśnie już... Czyli tutaj kunai mi brakuje. Wtedy mógł zrobić to, aż w końcu lazurowe shuriken? Nie, nie mogę. Strasznie kosztowne te narzędzia wszystkie. Kiepsko. Ale jeśli bym wziął lazuryt jeszcze jeden... A nie, też tego nie stworzę. Ale jeszcze jeden lazuryt bym mógł po to zrobić. Muszę coś zobaczyć. A więc tak. Opis nawet jest dosyć ciekawy. Shuriken obdarzony łaską źródlanego lapis lazuli. Użycie wymaga symbolu ducha standardowo. Jego przyszywające ostrze zderzy obrażenia żywotności, a gdy się osłania, nasza żywotność i postury. Ostrze nie zwalniamy nawet po trafieniu. Imitowane w locie lotowe symbole światła przypomina spadającą gwiazdę. Może być ciekawe. Tutaj... Ciekawe. Nie, to super. Ale nie wiem, co o tym myśleć do końca. To może po prostu... Zajmę się tym, co mogę, czyli stworzę jak najwięcej narzędzi różnych. I w sumie wyrzutnia pieniędzy, czy płomienna dzida? Zrobię wyrzutnie pieniędzy, bo i tak większość pewnie stracę niedługo. A tak to mam ponoć jedną z najbardziej memistych broni w całej grze. Ale wyrzutnia pieniędzy. No. Nic więcej nie da się powiedzieć. No niestety. Dobra. Co miałem zrobić, to zrobiłem. Teraz tylko jeszcze zobaczymy, jak tam z doświadczeniem. I może lecimy na chwilę. Mamy 4. Można byłoby nieźle się tu pobawić. Ewentualnie to coś, chociaż... Nie no... A no tak, muszę najpierw to zdobyć, a potem dopiero to. Zapomniałem. Ewentualnie to. Dobra, zaczynam od tego, bo więcej kasy, a teraz jest taki krytyczny moment, w którym muszę po prostu dużo strasznie. Co jest? Wy też to widzicie? Przecież się już nie da złapać. Okej. Okay. Nie, to może spróbujemy posążkiem jakoś się tam dostać, bo coś tam mi się na pewno pozmieniało. Ej. Nie żartujcie, że znowu straciłem wszystkie. Dobra, no to... No niestety, znowu coś się pozmieniało, widać i to mocno. Ech, dobra. Zobaczymy znowu z perspektywy tego miejsca. Ale co to może być? Bo szczerze nie wiem. Aha, się zabarykadowali. I tędy nie wyjdę. Spalili całą miejscowość. Nie wierzę. Dobra, to może z wieży.
Tak, z komnaty Kuro w górnej wieży dam radę wyjść, bo jeśli tutaj nie wierzę w to, że nie mogę wyjść, to może wieża pomoże wyjść. Nie, nawet nie wiem, co chciałem mówić, ale dobra. Ale ogólnie wierzę w tą wieżę. Dobra. To tutaj jest martwy Ishin. No, oni są. Aha. No bo tu jest wyjście. Aha. Coś tam się pozmieniało. Ale co konkretnie to ja nie mogę powiedzieć. Bo za tym rzeczywiście większość miasta jest w płomieniach. Więc można dobrym pomysłem będzie nie myśleć za dużo czy coś. Nie za pomysłem nie myśleć. Po prostu zajmę się tym, co jest najważniejsze, czyli zbieraniem różnych rzeczy, które wszędzie leżą. I rzecz jasna, no, odkryciem coś tak naprawdę pozmieniało, poza tym, że w niektórych miejscach są płomienie. Albo mi się to wydaje się, albo po prostu teraz większość wrogów zmieniła się w czerwonookich, ewentualnie została płomień. No nieźle namyśleli. Muszę wrócić gdzieś wszystkie te posążki w ogóle. Tylko nie mam pomysłu co, jak, gdzie, tak całkowicie szczerze. Na pewno widzę, że powrót nie będzie taki prosty, jak mogłoby się wydawać, więc zablokowali wyjście. A to oznacza, że po prostu, że najprościej w świecie. Nawet mają jedną trasę jest to miejsce. Mamy już przynajmniej pierwszy krok zrobiony na drodze do odnalezienia tego wszystkiego. To czerwona działa dalej, co się bije. I tak jest odwaje maszyny i już się z tym czerwonym czymś. Okej. Wyzwanie spore, no nie wiem co jest jeszcze więcej. Lepiej będzie się zostawić samym sobie. Tutaj mam przejść w jakie miejsce. Aha. Znowu tu, dobra, ale to chyba nie jest mi do niczego potrzebne. Niby wiem, że się zbliżam już do miejsca, w którym się gra kończy. No ale jednak czuję, że warto wiedzieć, co się stało. No. Czyli, że Genichiro zdradził? Aha. Czyli tutaj mamy starcie z jeszcze lepszym wojownikiem chyba Cinci. Nie. Jeśli się okaże, że jest to ten typ przeciwnika, tego archipelagu, to nie mogę uciec dalej. Niestety. Tak. Ja. Wiecie co, nie. Teraz już jestem prawie pewny, że nie jestem jeszcze przygotowany na to, co się prezentuje ten etap gry. Tak. Więc już wiem, że tutaj to mnie czeka po prostu śmierć. To gdzie jeszcze mógłbym spróbować się udać? No, na szczęście byłem mądry i pozbyłem się wszystkich zbędnych bagaży, takich jak gotówka czy cokolwiek, więc...
tacy nie są takie bolesne. Padnę do fosy, to mi to nic nie da chyba. Ale i tak tam wskoczę, czym by nie. I teraz tu też nie ma po co. Mogą użyć posążka. Ale nie no, normalnie czuć, że coś złego się tutaj stało. Tylko nie jestem w stanie wam powiedzieć co. Więc... najprościej w świecie chyba najlepszym rozwiązaniem będzie łazić. W sumie krótki odcinek zmienia się już w standardowy odcinek. Tylko dalej nie daje mi teraz żadnych odpowiedzi. Wiecie co, może spróbuję dostać się do, po prostu do zamku. Przecież rozumiecie, do środka do zamku. Nie wiem, kto to pytał, co tu się dzieje, ale... to było naprawdę głupie. Miałeś do niego dostęp. Mogłeś go zdobyć od tak po prostu, ty... zamiast tego, gdybyś w świecie... wolałeś zająć się tym, żeby go bić. Standardowym czystym. Tylko, nie, dalej czuć, że w pałacu się dużo więcej zarabia, więc... ale mam przynajmniej tym sobie piórnie, no tutaj ci czy coś tam jest. Dobra. Byli grzeczni. Nie zamknęli przejścia. Więc mogę znowu tu wleść, polsko i zobaczyć, co zostawili dla mnie w prezenciku. Na porządne materiały i... co tutaj znowu za jakiś zabójczy przeciwnik będzie. Cztery tylko. Tylko tyle? Okej. Okay. Dobra. Mniej się jeszcze tamto. Teraz tutaj podsłuchać. Ha. Jakiś buddyjski śpiew, okej. Okay. Teraz pozmieniało. Nawet nie wiem od czego zacząć tak naprawdę pomrą. Wiem, że tam jest jedno ognisko, tylko najpierw chcę pójść w takie miejsce, rozumiecie, najbardziej oddalone. O, super, małpy wróciły. A co to jest, kojarzy, ich nie było. Dawno są to zwykłe małpy, a też wyszkolone małpy. I tym opłym zabiłem. Tyle na pewno. I coś z nich wypada. Pewnie jakiś... chciałem powiedzieć tłuszcz, a tutaj się okazuje, że odłamk naczynia. Interesujące. Nie wiem skąd małpy miały być naczynia. Co mi się wydaje, że te małpy nie są tu przypadkiem. Wszystkie się małpy inwazja. Rysowane małpy czy co? A nie wiem czy chcę wiedzieć co się stało. Podobno, że... pewnie to niepokojące, że... w miejscu, gdzie kiedyś były zwykłe małpy, nagle są małpy. Wyszkolone do mordowania. Chociaż ciekawe, że tutaj są traktowane jako zwierzęta. Może tak to muszę sprawdzić u Shurikena.
To mam nawet wybranego. Nie. A zresztą nawet jeśli są, to... Te małpy potrafią zablokować. Shuriken. Dobra, zobaczmy to. Nie no, ta gra starała się troszkę... Trudno to nazwać trudnością. To zrobiono na zasadzie po to, żeby wkurzyć gracza ze spawnym obszarem z jakimiś przeciwnikami, którzy będą super szybcy, będą dużo bili, ale będą łatwiej do pokonania. Tylko że po prostu będzie ich tak dużo, że trudno będzie się skupić na pojedynczym, bo jak się skupić na jednym, to 20 ukojów po prostu w tym czasie... No i powiem szczerze, właśnie tak się tutaj czuję. Super, jeszcze to małpa będzie tu stała, oczywiście nie pójdzie, po co? Jakby na początku wiedziałem, z kim mam do czynienia. Tak, mówię to jako zawód. No właśnie. Śmierć. Przez dwie małpy. Wiecie co, nawet już nie mam więcej chęci, naprawdę, przez te małpy. Tak czy jak spróbuję już kończyć niedługo z Sekiro, ale... No jak mówiłem, te małpy odebrały mi trochę chęć na to wszystko. Tak więc, no, po prostu trzymajcie się do następnego. Hej!